Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To jest słowo, przy którym zawsze chcę składać świadectwo i mówić o sobie, bo to jest słowo, które dla mnie okazało się być życiodajnym słowem. To właśnie dzisiejsze słowo z Ewangelii Mateusza, dokładnie to zdanie: kto chce znaleźć swe życie, straci, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Wczoraj słyszeliśmy o Amosie, który nacina sykomory i sprawia, że owoc, który jest gorzki, dzięki temu nacięciu dojrzewa i staje się słodki. Dla mnie takim nacięciem mojego serca był ten fragment z Mateusza. Pojawia się on także w nieco późniejszym momencie. Tam jest w bardzo podobnym brzmieniu. Tam jest także powiedziane wtedy, że choćbyś cały świat posiadł, a na swojej duszy szkodę poniesiesz, co możesz dać za to? To, że stracisz, że nie wystarczy posiąść całego świata właśnie, aby nasycić swoją duszę. Tak wtedy ten fragment zrozumiałem. I było to dla mnie ukazanie, tak naprawdę, czym jest życie bez Boga i czym jest życie z Bogiem. Czym jest życie w chwale, w tej relacji, o której dzisiaj czytamy. Relacji, która staje się najważniejsza. Ważniejsza niż relacja z matką, niż relacja z ojcem, z siostrą, z teściową. Tak naprawdę niż więzy krwi. Relacja z Jezusem w moim życiu stała się czymś, dzięki temu słowu, co przewartościowało. I nie od razu to oznacza miecz. Nie od razu to oznacza konieczność konfliktu. Ale stawia to Jezusa jako tego, który rzeczywiście jest Panem, Panem serca człowieczego. I bycie uczniem, bycie w drodze, podążanie za Jezusem, dotyczy, myślę, takiej więzi, w której to od Niego się uczysz i to, co On robi, staje się dla ciebie rzeczą najważniejszą, koniecznością życiową, staje się być jak On. Nie być nad Niego, nie być kimś większym, ale być jak On, naśladować Go w tym, co On robi. Nie zawsze to oznacza rozumieć. Mówię dlatego o tym rozumieniu. Bardzo mnie pociąga w chrześcijaństwie to, jak bardzo chrześcijaństwo dowartościowuje rozum. Wiara nasza nie jest bezrozumna. Wiara jest zdolnością umysłu do poznania Boga prawdziwego, czyli zdolnością naszego rozumu, cnotą rozumu. Jeśli ja nie używam rozumu, to tak naprawdę, jeśli jestem w jakiejś bezmyślności, człowiek bezmyślny nie może być człowiekiem wierzącym. Jezus po zmartwychwstaniu dokładnie to będzie apostołom wyrzucał. Brak rozumności.
który będzie przejawiał się w tym, że serca stają się nieskore, jakieś ociężałe, niezdolne do wierzenia. Więc zachwyca mnie rozumność naszej wiary, to, że kochamy Jezusa, kochamy Boga i pragniemy Go właśnie zrozumieć, poznać. Że miłość i poznanie są, że tak powiem, dwoma nogami, na których my chodzimy. Tyle tylko, że bardzo łatwo, mam wrażenie, zrobić z wiary zespół prawd. Tego, cośmy poznali, zespół dogmatów, zespół jakichś twierdzeń i sprowadzić wiarę do właśnie bezosobowego systemu, który należy bronić, który należy wyznawać, potwierdzać, właśnie zgadzać się z pełnym pakietem i dla niektórych, mam wrażenie, właśnie to oznacza bycie chrześcijaninem. Więc chciałbym w kontekście dzisiejszej Ewangelii powiedzieć nie, to nie oznacza bycie chrześcijaninem. Wyznawanie tych prawd nie jest czymś, co czyni nas takimi jak Jezus. A co nas czyni takimi jak Jezus? Bo to w dzisiejszym słowie pada wprost. Jeśli ktoś poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, nie on jest uczniem, ten, któremu ja mam podać kubek świeżej wody, ale ja jestem uczniem mojego mistrza. Jeśli z tego powodu podaję, bo chcę być jak Jezus i podaję kubek, nie patrząc na to, czy on jest z mojego klanu, z mojej parafii, tylko po prostu widząc jedną rzecz, że on potrzebuje tego kubka świeżej wody, że to jest życiodajne dla niego, konieczne do życia. Jeśli tak czynię, to naprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody. To są słowa Jezusa. O jakiej nagrodzie mowa, jeśli nie o perle, którą mamy znaleźć i za którą warto dać wszystko, całe swoje życie, siebie samego. Bycie chrześcijaninem znaczy właśnie to czynić. Zadziwiający jest Bóg, który przychodzi do nas i przedstawia się jako Samarytanin. Nie kapłan, nie lewita, ale jako Samarytanin. To znaczy heretyk, który zrozumiał jedną z największych rzeczy, że bieda mojego brata jest moją własną biedą.